Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym materiale. Dziś powracamy do tematu sekt, do tematu destrukcyjnych grup, które wywołują określone reperkusje, określone konsekwencje. Zachęcam też do zapoznania się z tym tematem, który poruszałem wielokrotnie na moim kanale. Dziś gościmy panią, która była w takiej sekcie, w takiej destrukcyjnej grupie. Panią, która chce zachować anonimowość, ale i tak dziękuję za odwagę i za możliwość porozmawiania z panią. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, bo tutaj będziemy mówić o konkretnej grupie. No właśnie, jakby pani mogła przybliżyć, bo pani ma za sobą doświadczenie bycia, czy możemy tak powiedzieć, że bycia w sekcie? Tak, można tak powiedzieć. Więc proszę przybliżyć nam tutaj słuchaczom, jaka to jest grupa, jaka to jest sekta, kiedy pani dołączyła do tej grupy, jak to wyglądało na samym początku, dlaczego pani dołączyła do wspólnoty, no i czy to była wspólnota o charakterze religijnym? Tak, grupa, do której dołączyłam, to grupa o charakterze religijnym i dołączyłam do niej tak naprawdę wtedy, gdy szukałam głębszej relacji z Bogiem, szukałam wspólnoty ludzi, którzy mają podobne poglądy jak ja, gdyż czułam się samotna wtedy. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęło. No ale jest sporo grup, sporo różnych takich wspólnot. Dlaczego akurat ta? I też, czy mogłaby pani przybliżyć trochę, o jakiej grupie mówimy? Ta grupa to Chrześcijański Kościół Odrodzenia, w skrócie CRC. No i tak, dlaczego taka grupa? Ponieważ to nawet, nie wiem, czy to nie były jakieś tam z ich strony też naprawdę, wiadomo, werbunki, bo ja byłam w momencie modlitw o wspólnotę i oni wtedy zaczęli do mnie pisać na Instagramie. Pisali z kanału, który nie kojarzył się z nazwą tej społeczności, ale to o Bogu, ze względu na to, że ja lajkowałam ich tam treści, coś tam pisałam w odpowiedziach o Bogu, więc no, tak do mnie zagadali. Rozumiem. Czyli pani była w takim momencie, w którym poszukiwała pani właśnie takiej wspólnoty i tak się złożyło, że w ramach takiego werbunku, tak, no tutaj pani o tym powiedziała, to się stało. No i jak wyglądały te pierwsze kroki? Bo myślę, że na początku to chyba była radość, tak? No mogła pani pomyśleć, że pani modlitwy zostały wysłuchane, że wreszcie jest jakaś wspólnota i że można wreszcie jakoś tutaj no, z innymi ludźmi poszukiwać tego, czego pani poszukuje. Tak, moje pierwsze kroki no to wyglądały tak, że byłam zapraszana na nabożeństwo, na które gdzieś tam pojechałam, bo byłam akurat w Rzeszowie wtedy. No i byłam radosna z tego powodu, że znalazłam ludzi gdzieś tam w moim wieku, młodych, wiadomo, którzy podzielają wiarę w Boga, którzy mają jakieś wartości takie lepsze niż właśnie, wiadomo, jakieś tam różne patologie ze świata. No i w domu wyglądało to tak, że oni podejrzewali, że ja jestem w jakiejś destrukcyjnej grupie. Mówili mi, że wpadłam do sekty, właśnie były tam próby rozmów ze mną, przegadywania mi, a to ja ich próbowałam pouczać wtedy. Ja myślałam, że ja po prostu zdobyłam jakąś wiedzę i że ja mam ich po prostu nawrócić. Też tak byłam jakby popychana w tą stronę. Czyli pani domownicy, najbliższa rodzina, najbliżsi widzieli, że coś jest nie tak, ale tu pani mówi o tym, że no jeszcze nie było z pani strony tej świadomości, ale to może powiemy, powiedzmy, jak wyglądało bycie w wspólnocie, w tej wspólnocie, czy to były modlitwy, czy to były spotkania, czy to były częste te spotkania, jak bardzo tutaj absorbowała panią ta grupa? Ona początkowo mnie tak absorbowała, że ja jak miałam na przykład, pamiętam raz rodzina mi gdzieś zabroniła pojechać na jakieś spotkanie takie domowe od nich. Ja po prostu wtedy tak płakałam, ja mówię, Boże, nawróciłam się, mam okazję, a nie mogę, bo coś tam mi zabraniają. Czułam się taka zniewolona też właśnie, wiadomo, a to była ich troska, no nie, z ich strony. A odnośnie grupy, tak, odbywały się nabożeństwa, byłam zachęcana, żeby na nie uczęszczać.
Często, jak na przykład nie mogłam być na takich spotkaniach, to mówiono, że jestem okradana przez diabła ze słowa albo okradana z błogosławieństw, że tam jest Boża obecność, że zostanę uleczona czy coś tam. No i wtedy sobie, no, jakby to powiedzieć, tak mnie przerabiano, że czasami faktycznie, chociaż ja byłam uparta, że czasami faktycznie udawało się, że pojechałam i no. Czyli była bardzo duża presja ze strony tej grupy, żeby pani uczestniczyła w każdych możliwych aktywnościach. Tak, dokładnie. I jeszcze to, co no ogólnie, ja tak, na początku mnie też ten love bombing, tak zwany, teraz już wiem, co to jest, to było bombardowanie miłością, czyli słowa typu, no super, że tu jesteś, Bóg cię tutaj postawił, ale jesteś fajna, kochamy cię. I to wzbudzało we mnie podejrzenia, ponieważ nikt jakby w życiu mnie tak od razu nie zasypywał takimi komplementami i pochlebstwami. I ja myślałam sobie, że coś tu chyba nie gra, oni czegoś ode mnie chcą. Tak, ale pewnie z jednej strony jakaś część pani tutaj osobowości no, pozytywnie do tego się ustosunkowała, jak to było. Bo albo no, tutaj pani mówi o pewnej refleksji, to niektórzy są może w takiej sytuacji, że mówią, ale super, no to wreszcie jest miejsce, w którym mnie naprawdę akceptują i kochają. Tak, tak właśnie było, no bo oni się zaczęli też wiadomo interesować moim życiem, mną, no i na początku te komplementy w sumie, no mówię, dziwne mi się wydawało, ale przyjmowałam, później jakoś to tak było jak miód na serce, że tak powiem, troszkę też powiem, że tak ego rosło, wiadomo, nie, bo to oni dowartościowują w ten sposób człowieka, zwłaszcza gdy ktoś ma niskie poczucie własnej wartości. Tak, tutaj są te znane psychologiczne mechanizmy właśnie, tego typu, ale jak jeszcze wyglądała ta, powiedzmy, aktywność tej grupy, bo rozumiem modlitwy, tak, i tak dalej, ale też tutaj powiedzmy, bo bardzo często w przypadku grup, które nazywamy sektami, no jest osoba, która to wszystko prowadzi, tak zwany guru, czy też w przypadku tej grupy, o której mówimy, ktoś taki jest. Tak, jest pastor, jest jego żona. No są guru, wiadomo, to jest tak też wszystko, taka sieć, taka hierarchia, są liderzy pod nimi. No i to jest wszystko oparte na silnej kontroli życia człowieka. No i oczywiście zdania pastora często, no nie można podważać, mówi się, że można krytykować autorytet, że można zwracać uwagę, a niestety nie można było tego robić. Na przykład mówiono, że no bunt przeciwko, władzy jest buntem przeciwko Bogu, albo że nie ma takiej władzy jak tylko ta od Boga. A chciałabym też przytoczyć z Biblii, jeśli mogę, cytat. Proszę, proszę. Bo to są cytaty z Biblii, bunt przeciwko władzy jest buntem przeciwko Bogu, te, które wymieniłam. Ale to jest wyrwane z kontekstu. A co mówi Biblia w kontekście nauk Kościoła chrześcijańskiego? To są słowa samego Jezusa, o których zresztą tam się śpiewa pieśni, takie uwielbiające. Słowa Jezusa. Nie chciejcie również, to jest Mateusza 23:7-12. Nie chciejcie również, aby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. I jeszcze z Mateusza 23:9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem waszym, gdyż jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Oraz zalecenia z 1 Koryntian 4:6, to są Paweł, apostoł Paweł mówi do braci w wierze, że nie wolno wykraczać poza to, co napisano i wynosić się jeden na drugiego. A tam było właśnie, że autorytet. Trzeba szanować autorytet, zwrócenie właśnie na to uwagę. No. Czyli tutaj to pani, rozumiem, że pani tutaj pokazuje teologiczne niezgodności i też tak. No, taka wspólnota, która jest oparta o jakiś kult jednostki, jest niezgodna z Biblią i z chrześcijaństwem, również w tym wymiarze, powiedzmy, protestanckim, bo o tym też chyba tu mówimy. Tak. No i jeszcze to mi właśnie, też często mnie straszono, na przykład jeśli miałam jakieś wątpliwości, że złe rzeczy spotykają mnie dlatego, że krytykuję autorytet. I ja wtedy zmagałam się z lękami, to też miałam takie z przeszłości właśnie jakieś tam traumy. Często uderzali w sferę strachu właśnie na mnie. To była taka forma kontroli nade mną. Później się właśnie doczytując dowiedziałam. Jak jeszcze wyglądały te próby kontroli? Bo powiedziała pani wcześniej, że no próbowano kontrolować pani życie. Jak to wyglądało?
Próby kontroli to wyglądały tak na przykład, że często jakieś tam z własnych przemyśleniach trzeba było mówić liderowi. Nie wiem, czy ktoś na przykład, co się dzieje w domu na przykład, albo o pracy, albo rozmowy o jakimś przyprowadzaniu ludzi. I często wyciągano informacje osobiste, później je wykorzystywano do własnych celów. No i na przykład, to jest przykładowe takie coś, że nie chciałam zmienić pracy, a na przykład mówienie, że może mam być w tej pracy, może Bóg chce, żebym była świadectwem. No oni twierdzili, że mieli jakieś tam, że mają lepszą łączność z Bogiem. Właśnie było mówione, że lider widzi więcej, żeby się go słuchać, że masz autorytet, postawił ci Bóg autorytet, powinieneś się go słuchać, bo on widzi więcej. Czyli taki trochę szantaż też emocjonalny, który odwoływał się do wiary w Boga, do takich przekonań religijnych. I jak to było, kiedy pani zaczęła widzieć, że no jednak przebywanie w tej grupie jest w jakiejś mierze niekorzystne, że tak jak tutaj pani powiedziała, coś tu jest nie tak, bo rozumiem, że były takie jakieś myśli na początku, ale dalej się jeszcze jest w takiej grupie, w takiej sekcie, no ale pewnie pojawiają się sytuacje, w których człowiek myśli, nie no, tutaj jest za dużo już. Tak. No tak, po pierwsze też niepokoiły mnie modlitwy, ponieważ te modlitwy wyglądały tak, często było właśnie zmuszanie, znaczy naciski, żeby często się modlić, żeby rezerwować sobie godziny modlitw i to jakby też odciągało ludzi, wydaje mi się, od logicznego myślenia, żeby zająć im czas. Więc ja też nie miałam często, aż sił mi brakowało na te modlitwy ciągłe. A też mi powtarzano, żebym się więcej modliła, nie? No i na przykład modlitwy takie ogólne, zbiorowe, to mnie no, przerażały, ponieważ był tam pastor, pastorowa, no i wyglądały tak, że były na nich jakieś krzyki, upadki, drgawki nawet. Ludzie wpadali właśnie w takie stany i są to głównie młodzi ludzie, których można łatwo właśnie przerobić. Zastanawiałam się, czy to Duch Święty działa, czy to jest, jakie to są manifestacje. No ale właśnie też mnie to niepokoiło, że na modlitwie kazali zamykać oczy. Często mówili mi, że ja nie zamykam oczu, więc ja nie widzę dobrze w duchu, że ja powinnam zamykać oczy na modlitwie, ale ja tego praktycznie nie robiłam, bo ja chciałam, żeby moja wiara była autentyczna, wiedzieć, co śpiewam, a nie wpadać w jakieś stany transowe. No tak, no i na przykład modlitwa wyglądała tak, że podchodziła pastorowa, coś tam zamknięte oczy, coś tam szeptała do ucha, wyglądało mi to na jakąś sugestię, kładła ręce na brzuch, była jakaś tam modlitwa w językach, jakieś tam deklaracje i no też przytulania, wiadomo, takie poczucie zaopiekowania, żeby sprawić. I miałam naciski, że jestem wzywana do upadku do tyłu, ponieważ za mną ustawiała się osoba do łapania i jeszcze kolejne osoby nosiły kocyki do okrywania upadających. Tak, i jak to było? To pani czuła, że to upadanie to jest taka trochę manipulacja? Czułam, że to jest, coś mi to wyglądało, nie wiem, to jest moje, to są wszystko moje opinie, to wyglądało troszkę jak takie, nie wiem, coś okultystyczne, z zagranicy jak przyjeżdżali pastorzy, to też chuchali, gdzie w Biblii nie ma takich praktyk, aby Jezus, nie wiem, kładł gdzieś ręce na brzuch i też chuchał i wywoływał, starał się wywoływać takie stany. Sam też Jezus nie upadał pod wpływem ducha, ani apostołowie, więc dlaczego ja miałabym na przykład? Ale były takie sytuacje, że na przykład ktoś zmuszał panią do tego upadku? Czuła pani, że ktoś na przykład popycha panią? Jak to wyglądało? Znaczy tak, czułam taki nacisk na brzuchu i pamiętam, że raz mi się zdarzyło polecieć do tyłu, ale to było wywołane tym, że ja wiedziałam, że wszyscy upadają, więc ja czułam tak chyba wewnątrz taką presję, nie wiem, czy to była jakaś po prostu psychomanipulacja, czy co, że ja po prostu upadłam. Nie wiedziałam, jak to się stało, ale ja nie czułam żadnego jakiegoś utraty świadomości, ani nic w tym względzie. I stwierdziłam później, że ja już nie będę sobie pozwalała na takie właśnie manewry. Rozumiem. A jak wyglądały relacje z członkami tej grupy, z tymi ludźmi, którzy, również z tymi młodymi, którzy przychodzili na te obrzędy, tak, na te modlitwy? Czy oni byli w jakiejś mierze też zmanipulowani? Jak to wyglądało? Tak, jednym z też głównych czynników, które mnie przerażały, był ogromny poziom ich zmanipulowania. Na początku osoba była naprawdę, nie wiem, uśmiechnięta, tamto, tamto.
Później też, ale to już była taka wysokowartość, często z takiej osoby wylewnej, uczuciowej stawała się taka znieczulona, pozbyta emocji, wyzbyta całkiem tego. Też były kontakty ograniczane, wiadomo, damsko-męskie i tak dalej, bo to wszystko ma być wymodlone i w ogóle. No i niby było tam jakieś rozmowy swobodne i tak dalej, ale ja się nie czułam tam swobodnie. Rozumiem. A jak duża jest to grupa? Czy mówimy o takiej typowo polskiej, tak, tutaj grupie destrukcyjnej, którą tutaj pani nazywa sektą, czy to jest, są to jakieś wpływy też z zagranicy? Jak to właśnie jest? To są wpływy z Afryki, z zagranicy. Ona, ta grupa jest rozsiana po wielu krajach. Gdzieś tam czytałam opinie też a propos innych krajów i Anglii też, to tam pisze, że to mega kult. W Polsce w trzech lokalizacjach, oprócz Podkarpacia. Tak, jakie to są czyli Katowice, Katowice i Warszawa. Czyli Rzeszów, tak, Katowice i Warszawa. I jak rozumiem, cały czas ta grupa prowadzi werbunek nowych członków. Tak. No, byliśmy tam zachęcani właśnie do werbunki. Właśnie to mi nie pasowało, że byłam zmuszana do werbowania osób, a jeśli tego nie robiłam, różnymi sposobami, nawet jakieś tam, nie wiem, zaproszenie na kawę pod pozorem znajomość, a później, wiadomo, takie gotowanie żaby, nie? No to mówili, że mam słabą relację z Bogiem, jeśli tego nie robię, tak, po prostu takie poniżanie, takie no, takie, taki dołek, żebym odczuła taki dołek i żebym jeszcze bardziej po prostu robiła to, co oni chcą, nie? A jak wyglądały kwestie finansowe? Czy ta grupa utrzymuje się z datków właśnie członków? Czy jest jakieś zewnętrzne finansowanie? Czy pani się orientuje w tym? Dokładnie nie wiem, ale wydaje mi się, że no na pewno mają jakieś wpływy, blessingi tak zwane. No i powiem, jak to wyglądało z mojej strony, jak ja odbierałam właśnie finanse w tamtym miejscu. Były klipy z dziesięciną, o dziesięcinie, żeby płacić. Czyli 10% wypłaty zarobków. Dochodów. Tak, dochodów. No i był klip, na którym było, że jak się tam oddaje dla Pana, to jak się jest hojnym, to Bóg błogosławi. Mówiono mi, że Bóg oczyszcza moje finanse wtedy. I mówiono na przykład, że jak były jakieś tam urodziny, nie wiem, pastora czy kogoś tam wyższego, mówiono mi, że, że jak zasieję więcej, to będzie lepszy skarb w niebie, nie? Także no, tak to czyli no, takie używanie argumentów, powiedzielibyśmy, teologicznych do tego, żeby tak uzasadnić, żeby ludzie płacili. Tak, tak, no tutaj te dziesięciny. Wyrwanych z kontekstu. A proszę powiedzieć, jak to było, kiedy pani zaczęła już no, oddalać się od tej grupy? Czy były jakieś naciski, czy były jakieś próby szantażu, jakieś manipulacji? Bo bywa tak, że w takich grupach, tak destrukcyjnych, które ogólnie nazywa się sektami, to no, nie jest łatwo wyjść z tego. No, no właśnie nie jest łatwo. Jeszcze tylko chciałabym jedną kwestię poruszyć, dobrze, która mi wypadła, a za chwilkę odpowiem na to. Bardzo niepokoiło mnie pod koniec, w momencie odejścia też, gdy dowiedziałam się, że pary są rozdzielane. Czyli na przykład były osoby, nie, razem, a później jakieś cytaty z Biblii wyrwane na to, żeby je rozdzielić. I to była taktyka, żeby no po prostu osoby tam, wiadomo, uściślić tą grupę, no nie? I do tego posługiwano się cytatem na przykład z hymnu o miłości z 1 Koryntian 13, że miłość jest cierpliwa, lub że niewierzący, żeby się nie łączył z wierzącym. Taki cytat to z 2 Koryntian 6, 14, 18. Ale po głębszej analizie można sobie w tych fragmentach sprawdzić, że tu nie ma nakazu rozdzielania par. To są wyrwane właśnie cytaty z kontekstu, żeby usprawiedliwić właśnie czyn, ale w tym właśnie wersach nie jest mowy, że macie, jeśli jest para, żeby ją rozdzielić. Czyli wyrwane z kontekstu, manipulacyjne, tak, jakieś fragmenty, tak, żeby tutaj rozdzielić pary. I jak rozumiem, rozdzielanie tych par no, służy do tego, żeby ściślej, wydajniej, lepiej kontrolować tych ludzi. Tak, tak. No więc tutaj jeszcze wróćmy do tego pytania o wyjście i jak to było z panią. Dobrze.
No to moje wyjście wyglądało tak, że zaczęłam mieć sporo takich wątpliwości odnośnie tej grupy, gdzieś tam rozmawiałam sobie z kimś, z jakąś znajomą na korytarzu o tym, że nie podoba mi się, że ludzie są dzieleni na lepszych i gorszych, że no po prostu ogólnie takie tam wiadomo. No ale ktoś tam doniósł o tym liderom. Ja absolutnie nie mam żalu do tej osoby, bo ja wiem, że to jest taka szkoła liderów, żeby o wszystkim donosić do nich, no nie? Więc donieśli o tych moich grzechach. No i oczywiście tam miałam rozmowy z liderami, tak zwane karcenie, że ja się jest zgorszenie w grupie, że powinno mi kamień młyński u szyi zawiesić. No i później już punkt kulminacyjny był wtedy, kiedy był pewien obóz i ja wiem, że to było pastorowa do tego piła. Przerwała mężowi właśnie nauczanie i powiedziała, że to, co się mówi po cichu, to trzeba rozgłaszać na dachach. Ale no ja czułam, że to jest, wiem, że nie wymieniłam mnie z tego, z nazwy, ale to było w tym samym czasie, kiedy akurat ja właśnie to się stało, nie? To mnie mocno ruszyło, bo zastanawiałam się, czy Jezus by tak powiedział do grzesznika w celu nawrócenia go. Czyli pani miała coraz większe wątpliwości, tak? Takiej natury, powiedzmy, teologicznej. Ale też takiej psychologicznej. No, widziała pani, że to jest wspólnota, która no, nie umacnia ludzi, tylko bardziej ich tłamsi, jakoś osłabia. Tak, znaczy wspomagane są osoby, które się angażują. One są wtedy nagradzane, czy tam słownie, czy jakoś inaczej, ale te osoby wtedy obrastają w piórka, nie? I one dalej się angażują, ponieważ słyszą pochwały, pochlebstwa, które są po prostu jak miód na serce, nie? No i one dalej po prostu, one są okej, okay, a ty jesteś, który masz pytania, wątpliwości, jesteś ble, bo Bóg nie lubi analityków. Ciekawe. No i jeszcze bardzo, no, gdzie to jest sprzeczne z Biblią, ponieważ powiem panu, że w pierwszym Jana sam 4, czy w Dziejach Apostolskich 17, 11, 15, Bóg zachęca nas do analizy i badania tego właśnie, nawet pism, codziennie. No ale tak, mniejsza z tym. No jeszcze bardzo niepokoiło mnie przekazywanie informacji osobistych. Ja wiem, no wiem, że po prostu osoby nie chciały z tego zrobić i ja nie mam żadnego żalu, ale to jest szkoła po prostu liderów, gdzie oni tak informacjami manipulują sobie z tymi, pozyskują je. Niepokoiło mnie ich podejście do zdrowia, gdzie na przykład no, mówili, że żeby odstawiać leki, można sobie dzielić, a trzeba przemienić swój umysł. No i odeszłam w momencie, no mówię, gdy już czułam się tak skrajnie wyczerpana, a jeszcze przed odejściem zaczęła się ciekawa sytuacja. Jakby ja miałam taki, ja to odbieram jako od Ducha Świętego po prostu jakiś znak, ale to można też jako przypadek zakwalifikować. Po prostu szłam sobie z pracy, już miałam myśli, żeby odejść z tej grupy, ponieważ ja szukałam Boga, szukałam miłości Bożej, a widziałam, że to jest na odwrót, takie słowa mijają się z czynami. I siadłam sobie na przystanku właśnie, no i zaczęła ze mną rozmawiać dziewczyna, że chciałaby mi coś o Bogu powiedzieć. No o Bożej miłości zaczęła mówić. No i ja wyczuwałam, mówię, kurczę, znowu jakaś manipulacja, jakiś werbunek. I mówię, nie. No ale sama się, mówię, ja to będę ją badać, czy ona jest, chce mnie zwerbować. Nie, ona nie chciała, po prostu ja sama się spytałam o tą grupę, gdzie jest i no i później do tej grupy, to jest mój azyl, to jest moje schronienie, to jest zdrowa wspólnota, że tak powiem. Do tamtej grupy odeszłam. No i przed odejściem, kiedy miałam właśnie jeszcze takie wątpliwości odnośnie tego właśnie, co ta wtedy pastorowa powiedziała, byłam na pewnym spotkaniu modlitewnym i wybiegł za mną lider. Ja byłam troszkę taka, no zapłakana jakby. No i on tak do mnie, że no co się tam dzieje? Ja mówię, że mi to nie odpowiadało, jak ona wtedy powiedziała, że co się mówi po cichu, trzeba rozgłaszać na dachach, że mnie to nie zbudowało i czy Jezus by tak powiedział. Zadałam mu takie pytanie, a on do mnie, że przecież do Piotra powiedział, idź precz szatanie, a ja takie myślę, kurczę, czy to było akurat w kontekście relacji Jezusa z grzesznikiem. Później to wszystko sprawdzałam i kontaktowałam się z innymi liderami, żeby się upewnić z innych tam wspólnot, czy nie jestem manipulowana. No i później padło słowo, no że to ja mam się właśnie do niej dostosować, bo jestem zbyt wrażliwa, trzeba nad tym popracować. I na końcu jeszcze takie słowo, że kochamy cię, ale jak odrzucasz proroka, spadnie na ciebie przekleństwo.
Czyli takie Tylko. troszkę straszenie, tak, że tutaj nie wiadomo, Tak, co i się jeszcze ta stanie. osoba wiedziała, że ja zmagam się z lękiem. I to naprawdę mnie ruszyło, bo jak wyszłam z tych wszystkich grup, już tam tych facebookowych i tak dalej, ja weszłam do tej nowej wspólnoty, ale jak weszłam, to zaczęłam płakać, ponieważ tak się bałam, czy coś mi się stanie. Oni mnie tam pocieszali, mówili, że to jest właśnie manipulacja, że nawet jak pisałam właśnie z innymi liderami, też z innych wspólnot, to powiedzieli mi, że nawet Jezus do Judasza tak nie mówił, gdy ten go wydał, tylko powiedział mój przyjacielu, więc nie, to jest po prostu gra psychologiczna. Czyli teraz pani ma nową grupę, ale czy to tak nie będzie, że znowu się okaże, że ta nowa grupa będzie jakoś destrukcyjna? Jak pani To myśli? tak, ja to wszystko weryfikowałam i mówię, kontaktuję się z różnymi liderami, bo ja mówię, ja nie chcę znowu wejść w jakąś sektę, ale tutaj struktura całkiem wygląda inaczej niż tam. Tam nie ma tak, że liderzy mnie kontrolują, nadzorują, co mam robić, czy wiązać się z wierzącym, czy z niewierzącym. Nie, po prostu tam jest tak na przykład, że jest osoby, ten główny pastor, główny lider, no i pozostali, oni często sprawdzają, czy ten idzie zgodnie ze schematem, nie? W sensie kontrolują go. A tutaj jest tak, że jest właśnie pastor w tym CRC i nie można podważyć jego zdania, pozostali muszą wykonywać jego polecenia. Aha, czyli tutaj no jednak mówimy o innej strukturze, Tak. o wiele większej takiej wolności, jak rozumiem, w grupie, no bo wiadomo, że są różne wspólnoty chrześcijańskie, są ludzie, którzy mają takie potrzeby, żeby być w jakiejś wspólnocie i no niestety z tego, co tutaj słuchamy, to ta grupa, o której mowa, tak, w której pani była, no to jest takim trochę, no taką pułapką, tak, bo można tam rzeczywiście nabawić się różnych przykrych konsekwencji. Ale czy też inne są przypadki, bo ktoś może powiedzieć, no albo pani jest może nadwrażliwa, tak, lęki i tak dalej, jakaś podatność, skłonność. Jak to wygląda w przypadku innych ludzi? Czy też pani ma kontakt z ludźmi, którzy z tamtej grupy odeszli i czy też zmagali się z podobnymi problemami? Tak, mam kontakt z nimi. Jak odeszłam, to skontaktowała się ze mną osoba, która też odeszła, żeby się spytać, co się stało i jak tam się czuję. I żeśmy się tak wszyscy taką siatką skontaktowali między sobą. Też moja znajoma, taka bliska, odeszła zaraz po mnie. I ona mi też powiedziała, jak tam na mnie właśnie mówili w tej grupie. Mówili, że jestem, no ta cała liderka, udzieliła jej informacji po pierwsze podlegających ochronie danych osobowych, na które nie wyraziłam zgody. I powiedziała po prostu, że jestem niestabilna, nie? Oni tak albo uważają, że ci, którzy odchodzą, są niestabilni, potępieni, nie wiem, opętał ich demon czy coś, takie mają o nich zdanie. Pozostałe osoby, no to no różnie są. Mi akurat ta wiara się odbudowuje i całe to, mówię, samopoczucie, ale pozostałe osoby mają traumy, takie traumy, że nawet oddaliły się w ogóle od wiary. I często takim efektem ubocznym tych grup jest izolacja. Często, nie wiem, chce się z kimś umówić, nie wiem, na kawę, izolacja, ale zauważył, czyli takie, że ja nie wychodzę z domu, że ja chcę sam, to jest taka obawa przed tym, że ktoś mnie zrani. I ja mam tak samo. Rozumiem, że no sparzyła się pani, tak mówiąc tutaj kolokwialnie, tak. I jest taki naturalny strach przed tym, żeby znów nie przeżywać tego samego. Tak, tak, mam takie coś, ale się przełamuję właśnie. No i w tej nowej grupie mówię, oni mi pomagają, bo też się otwieram na rozmowy, na jakieś tam służby, na jakieś akcje, pomoc bezdomnym, gdzie wiem, gdzie idą moje finanse i gdzie idzie moja praca. Także no. Pani tutaj się zdecydowała na nagłaśnianie tych spraw związanych z tą sektą. I dlaczego pani to zrobiła? Bo rozumiem, że nie wszystkie osoby odchodzące z tego rodzaju destrukcyjnych grup decydują się na nagłaśnianie tak tego tematu i na przestrzeganie innych. Tak, ja to zrobiłam po pierwsze, ponieważ wiem, jakby Bóg mi dał taką odwagę, wydaje mi się, albo to przyszło też z wewnątrz, jak zależy właśnie kto jak tam odbiera. No ale dowiadując się, w jakim stopniu byłam manipulowana i zastraszana, coraz więcej mi odwagi przychodziło, żeby o tym mówić i szkoda mi tych ludzi, którzy tam są teraz młodzi i bardzo zmanipulowani. No pastora nazywają swoim wzorem ojca, więc ja właśnie gdzieś tam doczytywałam i to jest właśnie, jest taka właśnie
koncepcja, że autorytet ojca w rodzinie, jeśli jest jakoś zaburzony, jakoś tak słaby kontakt z ojcem, to wtedy są bardziej narażone te młode osoby. I one są oddalane od rodziny, wiadomo, od znajomych, przyjaciół, tylko po to, żeby tam działać dla tej grupy, na jakieś tam cele. No i to jest niebezpieczne, to jest też na dłuższą metę destrukcyjne, prawda? Bo tak. Nie powinno tak być, żeby jakaś wspólnota izolowała nagle członków od rodziny, poddawała kontroli, bo to jest po prostu dla tych ludzi, już abstrahując od kwestii wiary, to jest po prostu szkodliwe. Tak, szkodliwe dla relacji, gdy później się wszystkie urwie, osoba, załóżmy, wyjdzie z grupy, nie będzie miała gdzie wrócić, bo wszystkie relacje zostaną urwane, no a liderzy nie wezmą za to odpowiedzialności, bo oni powiedzą, że przecież to jest twoja decyzja, my ci nic nie mówiliśmy, że to masz robić, tylko była porada, ale nie było ci nakazane, nie? Przeraża mnie też to, że te młode osoby w ogóle nie używają krytycznego myślenia, w takim sensie, że nie analizują tych nauk, które im są wtłaczane do głowy. No w moim przypadku też tak było pewnie, że myśleli, że ja tego nie będę badać, a ja niestety zaczęłam to weryfikować, bo ja im nie wierzyłam we wszystko. No tak, i już tutaj pojawiły się, jak słyszeliśmy, kłopoty. No w takim razie tak. Ja życzę Pani wszystkiego dobrego, żeby znalazła Pani swoje miejsce, albo no jak już Pani znalazła, żeby to po prostu się wszystko utrzymało. No i przestrzegamy tutaj wspólnie przed tak. Takim chyba łatwym zawierzeniem w to, że w jakiejś grupie, kiedy właśnie jesteśmy bombardowani miłością, że to jest już to miejsce, w którym powinniśmy być, bo należy po prostu zachować krytyczne myślenie, żeby nie wciągnąć się w coś złego, w coś destrukcyjnego. Tak, tak. No ja teraz mogę powiedzieć, że jak wyszłam z tej grupy, czuję się naprawdę szczęśliwa, wolna, robię rzeczy, których mówię, silniejsza jestem na pewno, też odporniejsza, ale jakieś lekcje tam się wyciągnęło. No. To dobrze. No tak, bo Pani tutaj znalazła pewną siłę, ale też jak Pani wspomniała, są osoby, które trochę trudniej to przechodzą tak. I potrzebują pewnie wsparcia jakiegoś psychologicznego, czy tam też duchowego. No ja też miałam wielką traumę, też nie ukrywam, że musiałam też skorzystać właśnie z takich pomocy osób, ale ja właśnie jestem zdania, że trzeba sobie pomóc i że trzeba jak najbardziej też rozmawiać z ludźmi i nawet jeśli są jakieś tam opory w nas, żeby się izolować, nie będę o tym mówić, będę uciekać w jakieś zainteresowania, nie wiem, w gry czy coś, nie, po prostu trzeba rozmawiać. Dziękuję bardzo Pani za rozmowę i za odwagę podzielenia się swoim doświadczeniem tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia.